Roman Czerniawski jest przez wielu uważany za najlepszego polskiego szpiega. Okupowany przez Niemców Francji stworzył jedną z największych siatek wywiadowczych, a kiedy w 1941 roku dostał się do niewoli, podjął śmiertelnie niebezpieczną grę z Niemcami, stając się podwójnym agentem, co pozwoliło mu nie tylko ocalić życie, ale także wziąć udział w jednej z największych operacji wywiadowczych w dziejach świata i istotnie przyczynić się do zmylenia Hitlera z do miejsca lądowania aliantów we Francji w 1944 roku. Roman Czerniawski urodził się w 1910 roku we wsi Tłuste na Kresach. Od dziecka marzył o karierze wojskowej. Najbardziej pociągało go lotnictwo. W 1931 roku ukończył szkołę w Dęblinie. Został skierowany do 11 eskadry liniowej w 1 pułku lotniczym. W 1938 roku uzyskał stopień kapitana. We wrześniu 1939 roku jako pilot myśliwski walczył z Niemcami, a po klęsce udało mu się przez Rumunię przedostać do Francji. We Francji przez dowództwo został skierowany do pracy w oddziale drugim sztabu generalnego, czyli wywiadzie. Po szybkiej klęsce Francji w czerwcu 1940 roku Czerniawski dostał polecenie zostania na terenie okupowanej Francji i stworzenia siatki wywiadowczej. Pracował razem ze swoją kochanką, Mathilde Carrie, żoną francuskiego oficera. Wywiad przestrzegał przed werbowaniem kobiet, a w szczególności zakochanych w agencie, ale Czerniawski znał te instrukcje i wtajemniczył swoją kochankę we wszystkie szczegóły swojej pracy. W listopadzie 1940 roku wspólnie ze swoją partnerką zamieszkali w Paryżu, gdzie Czerniawski założył placówkę oddziału drugiego. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji na temat jednostek armii niemieckiej stacjonujących we Francji. Zwerbował ponad 200 informatorów, od komunistów, przez cyganów i Żydów, po duchownych katolickich, wszystkich, którzy mieli dostęp do cennych informacji. Udało mu się w ciągu kilku miesięcy ustalić rozmieszczenie i uzbrojenie wszystkich jednostek niemieckich we Francji. Zdobył także informacje o lotniskach, składach amunicji, o usytuowaniu artylerii niemieckiej na francuskim wybrzeżu i wznoszonych przez Niemców umocnieniach polowych. Informacje zdobywane przez Czerniawskiego były bezcenne. Dawały Wielkiej Brytanii pełen obraz armii niemieckiej we Francji. W tym czasie nie potrafiono jeszcze rozszyfrowywać na większą skalę depesz wysyłanych przez Niemcy za pomocą Enigmy, co w późniejszym okresie było głównym źródłem wiedzy aliantów o armii niemieckiej, jej rozmieszczeniu i stanie liczebnym. Zatem praca Czerniawskiego była nie do zastąpienia i znacznie ułatwiła Wielkiej Brytanii przygotowanie się do odparcia spodziewanej inwazji Niemiec. Za swoje wysiłki został we wrześniu 1941 roku nagrodzony orderem Virtuti Militari, osobiście przez generała Sikorskiego. Było to możliwe dzięki przerzuceniu Czerniawskiego z okupowanej Francji do Londynu przez brytyjskie lotnictwo. W październiku 1941 roku Czerniawski powrócił do Francji, jednak jego sytuacja uległa pogorszeniu. Abwera wpadła na trop jego siatki, co skutkowało aresztowaniem Czerniawskiego i jego kochanki 16 listopada 1941 roku. Mathilde Carrie właściwie od razu wyjawiła Niemcom wszystkie informacje o całej siatce wywiadowczej, co skutkowało jej likwidacją. Czerniawskiemu groziła kara śmierci, ale Niemcy podjęli decyzję o przewerbowaniu go. Abwera z jednej strony groziła Czerniawskiemu wysłaniem do obozu koncentracyjnego jego rodziny z okupowanej Polski, a z drugiej strony zachęcała do pomocy Niemcom w walce z ZSRR i komunizmem. Czerniawski, nie mając specjalnie wyboru, zgodził się na współpracę z Niemcami. Abwera nadała mu pseudonim Brutus, zainscenizowała wypadek samochodowy, w trakcie którego Czerniawski uciekł, a następnie przez Hiszpanię przedostał się do Wielkiej Brytanii. Nie miał jednak zamiaru podjąć współpracy z Niemcami i od razu zgłosił się do swoich przełożonych w Londynie, informując ich o całej sytuacji. Brytyjski wywiad podjął decyzję, że Czerniawski zostanie wykorzystany do dezinformowania Niemców i od stycznia 1943 roku do końca wojny przekazywał obwerze materiały przygotowane przez Brytyjczyków. Został celowo wyznaczony na stanowisko oficera łącznikowego generała Eisenhowera, co miało uwiarygodnić przekazywane przez niego informacje. Czerniawski przyczynił się do powodzenia dwóch ważnych operacji dezinformacyjnych. Pierwsza akcja była pod kryptonimem Fortitude. Miała zmylić Niemców co do miejsca lądowania aliantów we Francji. Chciano ich przekonać, że desant odbędzie się w rejonie Pas-de-Calais, a nie w Normandii. Była to jedna z największych akcji dezinformacyjnych w dziejach świata. Alianci stworzyli fikcyjną pierwszą grupę armii Stanów Zjednoczonych pod dowództwem generała Pottona, szykującą się do desantu w rejonie Pas-de-Calais. Alianci zbudowali także dziesiątki fałszywych lotnisk, rozmieścili makiety setek samolotów, czołgów i barek desantowych.
Równocześnie agenci niemieccy w Wielkiej Brytanii, kontrolowani przez wywiad brytyjski, w swoich meldunkach radiowych nadawanych Abwehrze informowali, że inwacja aliantów nastąpi w rejonie pas de Calais. Czerniawski był jednym z 50 takich agentów, ale informacje przekazywane przez niego miały dla Niemców dużą wartość z racji wysokiego stanowiska, jakie zajmował w alianckiej kwaterze głównej. Jako oficer łącznikowy generała Eisenhowera miał wgląd w wiele tajnych dokumentów. Operacja w pełni udała się. Hitler i niemieckie dowództwo, nawet po inwazji w Normandii, uważali, że główne siły aliantów zostaną wysłane w rejonie pas de Calais, a lądowanie w Normandii to operacja pozorowana. Druga akcja, w której Czerniawski przyczynił się do zmylenia Abwehry, dotyczyła pomordowań Londynu za pomocą rakiet V2. To właśnie do niego na początku 1945 roku Niemcy zwrócili się z pytaniem o celność V2, które wówczas spadały w samym centrum Londynu i wyrządzały duże szkody. Czerniawski przekazał nieprawdziwe informacje Abwehrze, że rakiety spadają na południowe przedmieścia brytyjskiej stolicy, na skutek czego Niemcy przekierowali rakiety i odtąd zaczęły spadać na północne, rzadziej zamieszkane dzielnice Londynu, wyrządzając mniejsze straty. Roman Czerniawski był bardzo ważnym agentem i odnosił spory sukces. W 1941 roku rozpoznał wszystkie jednostki niemieckie we Francji, zdobywając informacje o ich stanie liczebnym i wyposażeniu, co znacznie ułatwiło Wielkiej Brytanii przygotowanie się do inwazji Niemiec, która ostatecznie nie nastąpiła. Od 1943 roku jako podwójny agent wprowadzał Niemców w błąd, zwłaszcza co do miejsca lądowania we Francji. Należy jednak mieć świadomość, że Czerniawski był jednym z wielu tego typu agentów, a informacje o przeciwniku czerpano także z nasłuchu radiowego i zwiadu lotniczego. Zatem jego wkład w działania wojenne i ostateczne pokonanie Niemiec było istotne. Można nawet zaryzykować tezę, że wśród alianckich agentów należał do ścisłej czołówki, ale jego wkład nie był decydujący.